Jeżeli papież mówi o tym, że jest orientacja seksualna, to już zaakceptował jakiś postulat ideologii LGBT. Jeżeli ten postulat zostanie wysunięty małżeństw homoseksualnych, to mentalność młodych katolików już będzie wtedy tak przygotowana do tego, że no, oni nie zaoponują wobec tego, bo będzie im się wydawało, że to jest w porządku. Przejście do tradycji katolickiej bardzo często oznacza zmianę bardzo wielu rzeczy. Bardzo często to zmienia relacje w rodzinie. Jakby komunia konsekrowana na nomie jest owocem nomu. Warunki ważności konsekracji na podczas mszy świętej są takie, że kapłan musi mieć intencję czynienia tego, co robi Kościół. A wśród niektórych księży sprawujących nową mszę wątpliwość taka jest uzasadniona, tak, że oni mogą nie mieć takiej intencji. Ten ksiądz był przymuszony odgórnie do sprawowania tej starej mszy, gdzie było po prostu widać na każdym kroku, jak on celebrował tę liturgię, że on jest księdzem z nowej mszy. On miał nic wspólnego z tradycją. Nie uzyskiwały zgody, odwoływali się do papieża i nic z tego nadal nie wyszło. Więc były też takie sytuacje również w czasach Summorum Pontificum. Za sam fakt, że ktoś pracuje, należą się takie pieniądze, które pozwalają utrzymać rodzinę. To naucza wprost Kościół w katolickiej nauce społecznej od Leona XIII zaczynając. Kapitalista powie, żeby rynek to zweryfikował, ale my powiemy, że to jest niesłuszne. Liberał gospodarczy powie, że prostytucja jest formą zarobku. No bo to jest usługa dobrowolna. Praca musi służyć obiektywnemu dobru. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. A jestem Natalia. I zapraszamy Was do obejrzenia drugiego odcinka z serii Q&A, czyli pytania i odpowiedzi katolickich. Pytania mogliście nam zadawać pod filmem konkursowym na modlitewnik, który być może część z Was pamięta. Jeżeli macie do nas jakieś pytania i chcielibyście, żebyśmy odpowiedzieli na nim w jednym z kolejnych odcinków Q&A, zadawajcie je w komentarzach pod tym filmem. Będzie nam najłatwiej je wtedy znaleźć. Czytamy oczywiście wszystkie pytania, na wszystkie postaramy się odpowiedzieć, ale no, pytania są czasami takie, że musimy się troszeczkę rozgadać, żeby na nie odpowiedzieć, więc a nie chcemy robić też odcinków godzinnych. Które dwie godziny, czy coś takiego. Dokładnie. Dlatego no, musimy brać po taką ilość, jaką bierzemy, czyli 5-6 pytań, ale na pewno wszystkie pytania weźmiemy pod uwagę. Także zapraszamy do śledzenia serii i do zadawania pytań. Także możliwe, że jak zadacie pytanie w tym odcinku, to odpowiedź na nie pojawi się za 3 miesiące, na przykład w Q&A, kolejnym którymś, no bo nie zdążymy wcześniej na to nie po prostu odpowiedzieć fizycznie, tak? Tak, ale staramy się też brać pytania w taki sposób, że jak były zadawane... Zadane chronologicznie. Pierwsze to odpowiadamy na nie po kolei, tak. Tak, tak, tak. Czyli najpierw pytania z pierwszego filmu, potem z drugiego... Tylko, że w tym filmie nie wyczerpiemy jeszcze pytań z pierwszego filmu. I jeszcze będzie jeden odcinek z tego pierwszego filmu, na pewno. I prawdopodobnie z drugiego filmu będzie przynajmniej dwa odcinki, to na pewno, więc pytania, które znajdą się w komentarzach pod tym aktualnym filmem, możecie się spodziewać dopiero gdzieś najwcześniej 4 odcinki do przodu. Tak, to pamiętajcie. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknąć dzwoneczek, żeby YouTube Was powiadamiał o każdym kolejnym filmie i dać łapkę w górę, jeżeli spodobał Wam się ten film. Tak? I zachęcamy też do wspierania naszej działalności na Patronite. Mamy tam swój profil, Okiem Tradycjonalisty, i każdy z naszych patronów bierze udział co miesiąc w konkursie na Tradiboxa, którego spakowanie być może już było na kanale, albo będzie za chwilę. Tu będziecie mogli zobaczyć, co w nim jest. Naprawdę atrakcyjne rzeczy można tam wygrać. I oczywiście przyczyniacie się do budowy naszego kanału, do rozwoju Okiem Tradycjonalisty, do tego, żeby katolicyzm tradycyjny był coraz szerzej widoczny w polskim internecie, na czym nam bardzo zależy. Tak? I to tyle, jeżeli chodzi o to krótkie słowo wstępu. I zacznijmy przechodzić do pytań. Ja będę sobie czytał tutaj z telefonu, oczywiście, bo mam je na telefonie. I będziemy na nie po kolei odpowiadać. Pierwsze pytanie jest dosyć długie, także zamieńcie się w słuch. A Basior pyta. Ważne pytanie. Jeśli zbyt osobiste, to oczywiście akceptuję milczenie. Jak na Was, myśli tradycyjny katolicki radykalizm, reaguje rodzina? Rodzice, rodzeństwo i dalej. Czy jesteście samotnymi wyspami? Nikt nie porusza tego tematu, a wydaje się bardzo istotny. Tak, moim zdaniem ten temat jest bardzo istotny i ja zacznę od odpowiadania na to pytanie jako pierwszy. Ten temat jest bardzo istotny z tego względu, że tradycyjne przejście do tradycji katolickiej bardzo często oznacza zmianę bardzo wielu rzeczy w życiu, tak? Dla wielu osób, dla wszystkich praktycznie, którzy do tego przechodzą, bo dostosowujemy wtedy swój rytm do mszy trydenckiej, zauważamy błędy posoborowego kościoła. I zauważamy też to, że trzeba z tymi błędami walczyć. Bardzo często to zmienia relacje w rodzinie, bo w wielu rodzinach są różne osoby, tak? Ja tu też pamiętajcie, tak, ta osoba, która zadawała to pytanie, zaznaczyła, że jest to pytanie osobiste. I oczywiście jest to pytanie osobiste. Zauważcie, że my na kanale nie poruszamy zazwyczaj spraw osobistych. Nie mówimy, co robimy,
gdzie robimy, z kim się zadajemy, kto jest naszą rodziną i tak dalej. Ja twierdzę, i to jest słuszne, że rodzina to jest coś, co jest sprawą prywatną i wszystkie sprawy rodzinne powinny być prywatne. Dlatego my odpowiemy na to pytanie, ale w sposób ogólny. Nie będziemy mówić o konkretnych osobach z naszej rodziny, że moi rodzice to tamto, a ktoś tam to, a moja siostra to. To nie o to chodzi, żeby tak mówić. Bo nie, spraw rodzinnych nie powinno się wywlekać. Odpowiemy w sposób ogólny, nie mówiąc kto, co i jak, tak? Ogólnie tak, ja przechodząc do tradycji, pamiętajmy, że przechodzenie do tradycji zazwyczaj wiąże się z przeżyciem pewnej pewności co do kościoła przedsoborowego, tak? To jest odkrycie, że w kościele przedsoborowym jest prawda, a posoborowy kościół zmienił doktrynę i liturgię w wielu zakresach i razem z tym przeżyciem tej pewności wiąże się to, że chcemy to wszystkim przekazywać. I ja faktycznie na początku, jak poszedłem na przetrydencką pierwszy raz i zacząłem tak praktykować, to też miałem takie poczucie, że muszę to o tym wszystkim opowiadać. W 2013 roku to było. Więc wtedy faktycznie przychodziłem do domu i opowiadałem rodzicom, wtedy mieszkałem z rodzicami, oczywiście opowiadałem rodzicom, że to jest ważna msza trydencka, że coś tam Kościół zmienił i tak dalej. Pamiętajcie, coś takiego nigdy nie spowoduje, że twoja rodzina się przekona do tradycji. Ale jest to dosyć naturalne, bo to występuje u każdego tak naprawdę, kto na przykład stanie się głęboko wierzącym kimkolwiek tak naprawdę. Jeśli ktoś zmieni na przykład aktualne wyznanie, jeśli ktoś w ogóle wpadnie w jakąś nową ideę, to całą jest tą ideą pochłonięty. No. Tak. Więc to jest zupełnie naturalne, tak. Ale nie zawsze jest to dobre po prostu. Po prostu czasami. Pamiętajcie, że przekonywanie kogoś z rodziny do tradycji, to też będziemy rozszerzać ten temat, bo to jest długie pytanie, też będzie długa odpowiedź, ale przekonywanie kogoś do tradycji nie polega na mówieniu mu o tradycji, bo to nikogo nie przekona, znaczy być może kogoś to przekona, ale to jest przypadek 1 na 100, być może w takiej proporcji, gdzie kogoś to faktycznie przekona. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie swoją rodzinę przekonywać do tradycji, to przekonujcie ją przykładem, czyli pokażcie, że tradycja powoduje, że macie uporządkowane życie. Wiadomo, że w każdej rodzinie są jakieś problemy i to jest naturalne. I wiadomo, że te problemy będą, bo na tym polega świat, że ludzie czasami podejmą złe decyzje, czasami przez jedną złą decyzję ktoś podejmie kolejną złą decyzję i pewne problemy się nawarstwiają. To jest normalne. Ale nie dokładajcie jeszcze do tego, co już jest, nagabywania kogoś na tradycję, bo to jest bez sensu. Ale na przykład pokazaniem, że, zobaczcie, nie mówieniem o tym, tylko pokazywaniem swoim życiem. Chodzę do tradycji, mam uporządkowane życie w efekcie. Myślę, że warto też, ważne jest pokazanie bardzo skonkretyzowanej hierarchii wartości wynikającej z tej tradycji. Mhm. Znaczy, bardzo, trzeba pamiętać, że dużo tradycjonalistów zapomina nagle o rodzinie też, jako czymś, co jest najcudniejsze. Nie wiem, czy o to ci chodziło, ale zaraz dopowiesz być może, o co ci chodziło. Ja chcę powiedzieć tak, że bardzo dużo osób wtedy próbuje odciąć się od rodziny, bo twierdzą, że ich rodzina stoi na drodze do tradycji. To jest bardzo duży błąd. Ja tego akurat nigdy nie robiłem, ale wiem, że dużo osób tak robi i ucieka. Właśnie to jest to pytanie, to samotne wyspy. Mhm. Czasami to trzeba zrobić, tylko to trzeba rozeznać, kiedy to trzeba zrobić. W sytuacji, kiedy rodzina całkowicie niszczy waszą wiarę i powoduje, że na pewno jej nie będziecie mogli rozwijać, to wiadomo, że wtedy trzeba się od niej odciąć. Ale nie jest to tak, że jeżeli wasi rodzice chodzą na nom, a wy chodzicie na trydent, tak, to wy musicie się od nich odciąć z tego powodu, bo to nie jest powód. Powody mogą być głębsze, jak rodzice faktycznie będą utrudniać życie, bo będą na przykład wrogami kościoła albo coś takiego, a tradycji wtedy tym bardziej. No tak. No to wtedy tak, oczywiście, należy się od pewnych osób odciąć dla wyższych celów, ale co do zasady, raczej rodzina jest jedną z najważniejszych rzeczy w ogóle, jaka istnieje, tak? I obrona rodziny jest zawsze najistotniejsza. I życie w rodzinie również. I również bezinteresowność wobec członków rodziny. Dlatego tak, pamiętajcie, w rodzinie mamy różne osoby. Mamy osoby, które są katolikami, które popierają tradycję, też się zdarzały takie osoby, tak? W twojej rodzinie, zwłaszcza osoby, które znały tradycję wcześniej niż ty nawet, no, tak? Tak. U mnie w rodzinie na przykład ja byłem pierwszą osobą, która odkryła tradycję. Natomiast pamiętajcie, że w rodzinie są różne osoby. Są osoby niewierzące, nie chodzące do kościoła, ale wierzące, powiedzmy, tak? I tak dalej. W rodzinie twojej też znajdą się osoby, które są protestantami. Tak. Troszeczkę dalszej. I powiem szczerze tak. Najwięcej problemów wewnątrz rodziny, wbrew pozorom, nie jest to zależne od wyznania tak naprawdę, wbrew pozorom. Bo czasami więcej problemów może drugi katolik robić drugiemu katolikowi w rodzinie, niż osoba niewierząca. To zależy bardziej od podejścia danej osoby w rodzinie. Bo pewne osoby, i też od naszego podejścia dużo zależy, pewne osoby na przykład akceptują nas jako rodzinę po prostu. I to jest zdrowe podejście w rodzinie. Czyli my się kochamy ze względu na to, że jesteśmy rodziną. To, że ktoś pobłądził w rodzinie, nie znaczy, że trzeba się od niego odciąć.
Tak? Mhm. Jeżeli ktoś nam niszczy życie, to oczywiście, wtedy się trzeba od niego odciąć. To jest oczywiste. Ale nie wtedy, kiedy ktoś pobłądził. Wtedy bezinteresownie należy mu pomagać. Nawet jeżeli to się wiąże czasami ze złymi rzeczami. Natomiast pomaganie to nie jest mówienie o tradycji, więc niekoniecznie to komuś pomoże, to może wbrew pozorom zniszczyć nawet relację w rodzinie, bo ktoś może nie chcieć z nami rozmawiać, bo jesteśmy tak monotematyczni. Ja może dorzucę, że ja przynajmniej tak miałam i podejrzewam, że wiele tradycjonalistów też tak ma, a zwłaszcza skrupulantów, że oni czują się w obowiązku czasami aż kogoś przestrzec tak już w sposób taki bardzo oczywisty. Nie wiem, idziemy sobie na jedzenie w piątek i ta osoba bierze coś z mięsem, my bierzemy bez mięsa i po prostu... Mimo, że ten cały jakby proces, to życie z tą osobą trwa, że rozmawiamy tam czasami, że ta osoba wie, że my chodzimy na mszę trydencką, zna nasze podejście i tak dalej, to mimo to ja mogę się czuć w obowiązku, żeby koniecznie mu powiedzieć, że jak zjesz to mięso, to zgrzeszysz i pójdziesz do piekła. Tak mają osoby skrupulanckie bardzo często. Ja też tak bardzo często miałem, też na początku swojego tradycjonalizmu. A ty też miałeś skrupuły na początku. Tak, tak, tak. No to chyba to przez który każdy musi przychodzić, jak zaczyna poważnie żyć wiarą. Tak, tak. Więc dlatego to może, mogę dopowiedzieć teraz, o co mi tam chodziło z tą hierarchią wartości. Mi chodziło raczej o to, żeby właśnie bardziej przykładem pokazać, że czasami przykład może zrobić jednak więcej niż te przekonywanie takie już typowo intelektualne, że raczej pokazać, że to my traktujemy poważnie te sprawy, że staramy się zachowywać przykazania, przystępować do sakramentów i tak dalej, że nie są to dla nas żarty i że raczej właśnie taką postawą pokazać pewne rzeczy niż raczej mówić, że tutaj tego nie możesz zrobić, bo pójdziesz do piekła. Bo no to nic nie pokaże. I że właśnie to te... raczej bardziej zniechęci do ludzie pomyślą, że po prostu my ich potępiamy. Tak, tak, tak. Albo pokażą, to odbiorą jako atak. Albo że ewentualnie pokażą, albo fanatyczną sektą jakoś. No właśnie. No. To nigdy nic dobrego nie przyniesie Kościołowi. Tak. Coś takiego. A obowiązek pouczania grzeszących nie wynika z tego, żeby powiedzieć grzeszącemu, że grzeszy dla spokoju sumienia, tylko wynika z tego, żeby odwieźć grzeszącego od grzechu. Jeżeli jesteśmy w stanie to zrobić realnie, to warto to zrobić. Ale jeżeli wiemy, że to tylko spowoduje, że zrzucimy z siebie ciężar odpowiedzialności za obowiązek porzucania grzesznych, a nic to nie da poza tym, że poza kolejną kłótnią w rodzinie, to nie warto tego robić, tak? Tak. Nie ma sensu, bo to nic nie da, poza tym, że pogorszy sytuację. W mojej opinii po prostu tradycjonaliści powinni się raczej skupiać na tym, jeśli chodzi o stosunki z rodziną, żeby pokazać im, że i reszcie rodziny, że są osobami, które traktują poważnie swoją wiarę i którzy... chcą wobec innych po prostu być w porządku i normalnymi ludźmi, tak? Mm. Ja jeszcze dopowiem tylko tak. W tej rodzinie mojej, tak dalej broniąc to pytanie, czy jesteśmy samotnymi wyspami? Nie, nie jesteśmy. Mamy kontakt praktycznie ze wszystkimi w rodzinie. No różnie to bywa. Ale z większością osób na pewno. Myślę, że zależy też z którą stroną. Z moją, powiem tak, no już nie wchodząc konkretny, ale ja przynajmniej z osobami z mojej rodziny, niezależnie czy są to osoby wierzące, czy niewierzące, czy praktykujące, czy wierzące w nie wiadomo co, mam ze wszystkimi takie czy inne, ale zawsze ciepłe stosunki. Tak? Oczywiście wiadomo, no w każdej rodzinie znajdą się jakieś rzeczy, gdzie zdarzy się sprzeczka, to jest normalne między ludźmi i też jakby to jest coś, czym nie trzeba się cały czas zajmować. I nie mówię, że tutaj, nie wiem, nigdy nie było w rodzinie żadnej sprzeczki, bo nawet o tradycje były, tak jak mówiłem wcześniej. Ale chodzi o to, że co do zasady, intencjonalnie ze wszystkimi w rodzinie mam dobre stosunki, czy to jest moje rodzeństwo dalsze, bliższe, czy to są, nie wiem, moi dziadkowie, rodzice i tak dalej. Z każdym mam w pewnym sensie ciepłe stosunki i dobre. I tak chcę, żeby zostało, bo to powinno tak być, tak? Tak. I dodam jeszcze, że bardzo wiele osób w mojej rodzinie przekonało się do kościoła za sprawą nie tego, że gadałem im o tradycji, tylko po czasie, patrząc, że jestem konsekwentny w tym, co robię. I to jest bardzo też cenne, myślę, tak? A jeśli o mnie chodzi, to w moim odczuciu no z mojej strony to różnie bywa. Mam wrażenie, szczerze mówiąc, że większość osób podchodzi raczej obojętnie do tego, że jestem tradycjonalistką. Mhm. I tak naprawdę na inne sprawy się to nie przekłada, ale też no, różnie jest to z tym kontaktem. Także no, u mnie sprawa jest bardzo... No tu rozmawiamy tak naprawdę tylko o wpływie tej tradycjonalizmu tak. Na kontakty w rodzinie. Także to tyle. No to nie chcemy też... Zwróćcie uwagę też, że my nigdy nie mówimy o sprawach osobistych. Powtórzę jeszcze raz. Więc nie chcemy też wywlekać naszych spraw osobistych tak bardzo na zewnątrz. My nie jesteśmy osobami, które są po to, żeby opowiadać o swoich sprawach osobistych, tylko o tym, co Kościół naucza. Tak. Więc jeśli chodzi Chrystusa. O tradycjonalizm z mojej strony, to wydaje mi się, że raczej nie ma z tym problemu. I tak samo ja nie mam problemu do nikogo z... Kto jest niewierzący, tak, czy jak ktoś tam, niewierzący, tak? Czy ktoś jest protestantem. Wręcz przeciwnie, nawet uważam, że no bardzo... Właśnie. Tak, właśnie chciałaś to powiedzieć. Ja na przykład
prędzej podejrzewam, żebym się odnalazła z niektórymi osobami właśnie w pewnych kwestiach, które właśnie są protestantami, a niekoniecznie z katolikami. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często jest tak, że w rodzinie, jeżeli ktoś... Oczywiście wiadomo, że protestantyzm to jest heresja, to chyba wiecie, tak? Bo nie wiem, czy musimy wam to powtarzać. Za każdym razem, tak jak to, że trzeba zaczerpnąć powietrze, żeby oddychać, niekoniecznie, ale no, zaznaczę, żebyście nie mówili, że nie powiedzieliśmy. Protestantyzm to jest herezja, natomiast ktoś, kto przechodzi na protestantyzm, to przechodzi tam z jakiegoś powodu i to jest jego świadomy wybór najczęściej, tak? Może świadomy mniej lub bardziej. I taka osoba już z samego faktu, że dokonała wyboru, jest bardziej otwarta na ludzi. Tak, bo ta osoba po prostu miała jakieś powody, dla których odrzuciła jednak Kościół katolicki. Coś jej nie pasowało. To było błędne obiektywnie oczywiście, tak? Tak, to było błędne, ale chodzi o to, że ona tego dokonała na drodze jakiegoś procesu intelektualnego. Myślowego. Tak. Większego niż skupianie się na sobie. A często osoby wychowane w katolicyzmie kulturowym, które nie wewnętrznie tego katolicyzmu nie czują, nie praktykują. Tak, nie praktykują. To są osoby, które częściej narobią gorszych rzeczy, że będziesz mieć z nimi gorszy kontakt, będąc tradycjonalistą, tak? Niż z osobą, która jest protestantem wbrew pozorom, tak? Tak. I to, co chciałem zasadniczo zaznaczyć. Ale mówię, raczej ciepłe stosunki w rodzinie, także tutaj, ale wiem, że dużo osób też ma problemy z rodzicami, czy z rodzinami przez tradycjonalizm, więc słyszałem też o takich przypadkach wśród znajomych tradycjonalistów. Żadnego nazwiska oczywiście nie wymienię, bo to są, nie są sprawy do wywlekania publicznie, tak? To są sprawy, które powinny zostać w rodzinie, ewentualnie w gronie znajomych, jeżeli chcą się tym podzielić. Ale generalnie zachęcamy do zachowywania ciepłych stosunków, relacji z rodziną. Pokazywania przykładem, nie naciskania, że tradycja to jedyna prawda zawsze i wszędzie, bo nie zawsze będzie to pożyteczne. Co oczywiście jest prawdą, że tradycja to jest jedyna jest prawda, prawda, ale nie zawsze trzeba to mówić. Nie trzeba o tym trąbić wszędzie, gdzie się da. Nie trzeba cały czas powtarzać, idąc po trawie, że trawa jest zielona. Na przykład. Tak, mniej więcej, tak. Bo każdy to widzi, a jak ktoś tego nie widzi, to jest ślepy naprawdę wtedy, tak? Ale nie jesteśmy w stanie, mówiąc komuś, że trawa jest zielona, przekonać daltonisty, że trawa jest zielona. Dobre porównanie. No więc o to chodzi, tak? Nie ma to sensu po prostu, nie ma to żadnego celu. I myślę, że przejdziemy do drugiego pytania, tak? Tu jest troszeczkę krótsze pytanie. Jak w praktyce może we mszy świętej w klasycznym rycie rzymskim uczestniczyć ktoś, kto ma ograniczony do niej dostęp? Pyta Jacek Paweł Pysklak. To jest dobre pytanie, dlatego że myślę, że zmaga się z tym też wiele osób w Polsce. Nieraz słyszałam o tym, że bywają osoby, które po prostu przejeżdżają tę wielką, ogromną ilość kilometrów właśnie tylko po to, żeby uczestniczyć w mszy tradycyjnej, co jest z pewnością trudne, zwłaszcza teraz w czasie, jak benzyna tak mocno podrożała. Albo jak ktoś nie ma samochodu w ogóle, to albo jak ktoś nie ma samochodu, to no tak, tak, zgadza się. Co ja bym polecała? Ja bym polecała na pewno korzystanie z mszy domowej. Jak ktoś nie może być w kościele. Tak, jak ktoś nie może być w kościele. Ja miałam odcinek na ten temat. Co zrobisz, gdy nie możesz iść do kościoła? I tam przytoczyłam fragmenty z modlitewnika starego, z XIX wieku, w którym są właśnie modlitwy do odmawiania dla osoby, które kiedy nie mogą po prostu być na mszy świętej. I te modlitwy mają na celu to, żeby ta osoba złączyła się duchowo z daną ofiarą, która się w jakimś momencie odprawia i w ten sposób duchowy bierze po prostu udział w tej ofierze. Więc jeśli ktoś chciałby takie modlitwy, to piszcie na maila, do którego adres napiszemy oczywiście w linku, w opisie i wyślemy wam zdjęcia tych modlitw. Tak. Ja tutaj dodam jeszcze, że co do uczestnictwa, bo rozumiem, że to jest pytanie też jest w tym kontekście, że ma ktoś nową mszę w obrębie blisko, a nie ma mszy tradycyjnej. Oczywiście tak. To jest bardzo skomplikowane. To jest mega skomplikowana kwestia. Jeśli chodzi o kwestię właśnie, czy jeśli mam blisko nową mszę, to czy mogę iść na tę nową mszę? Czy muszę koniecznie się starać, żeby jechać na tę mszę tradycyjną, a jeśli nie mogę, to czy wystarczy odmówić tę modlitwę? Ja mogę powiedzieć, co ja bym zrobił. Ja raczej bym się starał dojechać na mszę trydencką, ale nigdy nam się chyba nie zdarzyła taka sytuacja w życiu, bo zawsze staram się zaplanować wszystko tak, żeby jednak udało się na mszę trydencką pojechać. Ale tutaj jakby sprawę tego roztrząsania, czy pójść, czy nie pójść, to nie jest sprawa, gdzie mogę powiedzieć, nie możesz iść na nową mszę. Albo możesz. To nie jest takie tak jednoznaczne. To po prostu każdy musi to rozeznać w swoim sumieniu, a najlepiej ze spowiednikiem, który jest księdzem tradycyjnym. Tutaj zdecydowanie jakby odpowiedź osoby z internetu
nie jest odpowiedzią, która jest dogmatyczna i nie może być, bo Kościół tego nie określił dogmatycznie. Wy musicie to rozeznać w swoim sumieniu i ze swoim spowiednikiem. Zresztą jak Kościół, który aktualnie jest przesiąknięty tym brakiem modernizmu, miałby w ogóle coś takiego dogmatycznie stwierdzić, nie? Tak, to bo takie rzeczy można roztrząsać dopiero jak Kościół to określi po powrocie tradycji. Tak. Ale nie teraz. Więc po prostu zostawcie to swojemu sumieniu i omówcie to ze swoim spowiednikiem. Tak. Wtedy będziecie wiedzieć i posłuszeństwo spowiednikowi wtedy jest najważniejsze. I co jeszcze bym dodał? To, że zdarzyło nam się parę razy być w miejscu na świecie, poza granicami kraju, gdzie faktycznie nie było dostępu do mszy, nawet nie tylko trydenckiej, ale żadnej katolickiej. I wtedy po prostu korzystaliśmy z tych modlitw, o których mówiłaś, tak? Czyli, że nie można być w kościele. A jeżeli gdzieś wyjeżdżamy na terenie Polski, to raczej nie ma takich dystansów, które nie dałoby się pokonać samochodem, ale my oczywiście mamy samochód. Jak ktoś nie ma samochodu, to ma to utrudnione. Więc na przykład jak my byliśmy ostatnio w Białowieży... Tak, na Podlasiu jest z tym ciężko, bo najbliższa msza trydencka tak naprawdę jest w Białymstoku. Tak, więc wyobraźcie sobie, że my po prostu te 100 kilometrów jechaliśmy w trakcie urlopu z Białowieży do Białegostoku, żeby być na mszy trydenckiej po prostu, tak? No więc da się to zorganizować, jak się ma samochód, tak? Oczywiście. Jak się nie ma, to może być trudno i może być też ciężko finansowo, ale zawsze, generalnie warto jest zawsze dążyć do tego, żeby jechać na tę mszę trydencką. A jeśli ktoś naprawdę nie ma wyjścia, to no, trzeba to zostawić spowiednikowi, bo to jest zbyt skomplikowane. No. To jest zbyt skomplikowane, czy trzeba iść w miejsce, gdzie jest sprawowana ofiara. A inną kwestią jest to, że może być sprawowana niegodnie, gdzie tak. Każdy nom tak naprawdę, znaczy każda nowa msza tak naprawdę będzie niegodna, bo nie powinna jej być, ale wiadomo, że też są różne rodzaje nowej mszy, że pewna nowa msza będzie odprawiana... Jedna będzie gorsza, druga będzie lepsza. Jedna będzie komunia na rękę przez kobietę, tak. A druga będzie po łacinie tyłem i z komunią do ust nakręcona. Tu dużo zależy od księdza. Jeśli na przykład jest jakiś ksiądz, który stara się robić tak, jak trzeba, to sprawa wobec takiego księdza, czy należy do takiego księdza iść na nową mszę, też wygląda inaczej niż czy mamy iść na przykład do neokatechumenatu. Dokładnie. No. Nie wiadomo, że do neokatechumenatu to mogę wam powiedzieć z całą pewnością, że nie należy chodzić po prostu. Nawet jak już tutaj się nawet nie zastanawiajcie. Tak, tak, tak. To jest oczywiste, że tam nie. No. A czy na nową mszę, jeśli macie blisko jakąś sprawowaną w miarę godnie księdza przychylnego tradycji, który stara się robić wszystko jak najgodniej, to już jest bardziej skomplikowane. Tak, także mówię, to jest sprawa sumienia i omówienia ze spowiednikiem, zaufanym, dobrym księdzem tradycji spowiednikiem. Tak, tak. A jak chcecie korzystać, znaczy uczestniczyć we mszy świętej na odległość, to jeszcze raz powtarzam, zapraszam do kontaktu, prześlę zdjęcia z tego modlitewnika. Piszcie na maila, którego macie w opisie. Tak, tak, tak. Prześlę zdjęcia. Nie piszcie tutaj, bo swojego maila i tak dalej, bo być może to przeoczymy. Napiszcie nam wiadomość mailem i my odpowiemy na nią być może z opóźnieniem, bo nie jesteśmy w stanie czasami odpowiedzieć od razu, ale piszcie nam wiadomość mailową. Tak. W tej kwestii. Dobrze, i chyba przejdziemy do następnego pytania, tak? To ciekawe pytanie. Rodowity 90 w Warszawie Kochalski pyta, co sądzicie o rasizmie eucharystycznym niektórych księży tradycji? Polega one na tym, że udzielają komunii wiernym, jeżeli była konsekrowana na nomie. Że nie udzielają, tak. Muszą zawsze zakonsekrować swoje komunikanty w cyborium. Jednocześnie przestrzegają, że przyjęcie komunii na mszy trydenckiej oznacza akceptowanie błędów nom i nie polecają tego robić. To jest dwuczłonowe pytanie. To jest skomplikowane pytanie, powiem tak. To jest temat, który będziemy musieli tutaj troszeczkę sobie omówić dłużej znowu, dlatego właśnie wybraliśmy kilka tych pytań. Może ja zacznę tym razem. Ogólnie trzeba pamiętać tak, ja zaznaczę parę faktów najpierw. Czym jest komunia święta? Komunia święta to jest owoc ofiary mszy świętej. I jest to realne ciało Chrystusa i realna krew Chrystusa. To jest komunia święta. To jest owoc ofiary mszy świętej. I teraz zastanówmy się, jak to wygląda. Bo moim zdaniem ja po części się zgadzam z tymi księżmi, którzy mówią, że takiej komunii nie powinno się przyjmować, a z drugiej strony jednak jest to prawdziwy Chrystus, a z trzeciej strony może nie być to prawdziwy Chrystus. To jest dlatego skomplikowana odpowiedź, tak? Posłuchajcie. Niedobry jest fakt, że jakby komunia konsekrowana na nomie jest owocem nomu. To jest niedobre. I to księża tradycji myślę, że powinni zaznaczyć. Tak? Niezależnie od tego. Czy jest tam Chrystus? Jest. Mamy nadzieję. Ale może go nie być też.
Pamiętajmy, że warunki sakramentu Komunii Świętej są, ważności sakramentu Komunii Świętej są takie, w sensie konsekracji na podczas mszy świętej są takie, że kapłan musi mieć intencję czynienia tego, co robi Kościół. Jeżeli kapłan takiej intencji nie ma, to konsekracja faktycznie może być nieważna. A wśród niektórych księży sprawujących nową mszę wątpliwość taka jest uzasadniona, tak, że oni mogą nie mieć takiej intencji, żeby czynić to, co robi Kościół. Tak, bo widać, co oni robią po prostu podczas tych mszy świętych. Dlatego to jest bardzo skomplikowana kwestia, na którą się też nie da odpowiedzieć jednym stwierdzeniem. Bo jeden ksiądz może powiedzieć, że te argumenty na nie przeważają i nie powinno się tak przyjmować. I wielu księży tradycyjnych faktycznie konsekrowało, jakby będąc w świątyni, której jest tabernakulum, gdzie są komunikanty zakonsekrowane, czyli ciało pańskie z mszy nowej, konsekrowało osobne komunikanty do udzielania Komunii Świętej wiernym. I ja to doskonale rozumiem i szanuję, bo to jest pewność, że to jest prawdziwa Komunia Święta i jest to ofiara mszy tradycyjnej. I to jest bardzo dobre. Czyli wiemy, że hostia była konsekrowana godnie, tak, bo na starej mszy i wiemy, że jest to z pewnością Pan Jezus. Tak. Bo wiemy, że ksiądz jest wierny Kościołowi, bo jest wierny Zresztą msza tridencka jest tak jakby napisana i tak się ją odprawia, że tam jest bardzo mała szansa na to w ogóle, żeby cokolwiek było źle. To też jest ważne. Bo ksiądz tam, te teksty, które tam są i to, że nie ma tej inwencji, którą ksiądz może włożyć i to, że wszystko jest jasne co do tego, że to jest ofiara i tam ciężko jest pomyśleć, że się robi coś innego, co czyni Kościół, chyba że ksiądz faktycznie chce tak specjalnie pomyśleć. Tylko w tej sytuacji. Może być to nieprawdziwa konsekracja, tak? Ale o nowej mszy możemy mieć już inne wątpliwości. Więc to jest ten problem. Dlatego tak, tutaj nie odpowiem też na to pytanie, bo jeżeli to jest prawdziwy Pan Jezus, to możemy Go przyjmować, tak? Prawdziwego Pana Jezusa. Z drugiej strony można powiedzieć, że u prawosławnych też jest prawdziwy Pan Jezus. Tylko trzeba pamiętać, że my jesteśmy w łączności z papieżem, jaki on by nie był. Jeżeli to jest ofiara sprawowana w łączności z papieżem, nawet nowa i prawdziwa konsekracja, to my możemy tam przyjąć komunię co do tego, czy to jest grzech. Nie jest to grzech. Dalej kwestia tego, jak przyjmiemy tę komunię. Oczywiście na rękę wiadomo, nie wolno. Tak? Ale to wiadomo, o co chodzi. Ale tu odpowiadam o przyjmowaniu na mszy trydenckiej, więc nie wiem, masz coś jeszcze tutaj do dodania na przykład w tej kwestii? Czyli konkludując, rasizm eucharystyczny, tak jak to nazwał autor pytania, jest nie w porządku, jeśli różnicujemy Pana Jezusa na gorszego i lepszego, pochodzącego z nowej mszy i starej mszy. Pan Jezus jest zawsze ten sam na każdej mszy. I ten sam Pan Jezus jest też w sakramentach, które są udzielane w kościołach, które nie są w łączności z papieżem, ale są wierne tradycji, czyli właśnie kościołom orientalnym, wschodnim, prawosławnym, tak? Tam też jest Pan Jezus. I to jest dokładnie ten sam Pan Jezus. I tak, jak powiedziałeś, inna sprawa jest, że my jesteśmy w łączności z papieżem. My możemy przyjmować komunię i na nowej mszy, i na starej mszy. Kwestia jest tylko taka, że nie mamy pewności na nowej czasami. Tak, więc najbezpieczniejszą sytuacją jest zawsze przyjmowanie komunii konsekrowanej na mszy trydenckiej. Tak, ale nie myśleć o tym, że gdzieś Pan Jezus jest gorszy. No, bo Pan Jezus jest zawsze ten sam. Tak. I też, żeby się nie wpadli w skrupuły, że jak przyjmiecie, będziecie teraz obserwować, czy ksiądz wyjął komunikanty z tabernakulum i może one były konsekrowane na nomie, więc może akurat będzie nieważna moja komunia, bo to też dużo osób tak będzie to się zastanawiać. To nie w nas jest kwestia tego, czy się zastanawiać, czy komunia jest ważna. Tak. My mamy przyjąć tak, jak jakbyśmy zawsze myśleli, że tam jest Pan Jezus. A czy jest, czy nie ma, to już jest dalsza kwestia. Tak, i to jest też odpowiedzialność księdza, który to robi, tak? Nie nasza, którzy to przyjmujemy, bo o tym możemy nie wiedzieć. Więc to jest bardzo kwestia skomplikowana. To, co polecamy, to oczywiście najlepiej chodzić na prostu tam, gdzie jest tylko msza trydencka i przyjmować komunię z mszy trydenckiej. A dodam jeszcze, że na koniec taką ciekawostkę. Wielu księży, znanych mi, nie będę podawał nazwisk, miało problemy ze strony biskupów tylko z tego powodu, że konsekrowali hostię do udzielania komunii podczas mszy, bo uzasadnienie jest najczęściej takie, prawdopodobnie, że biskup twierdzi, że to jest zerwanie łączności z Kościołem, bo nie możemy udzielać komunii z innej ofiary. Tak? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że wielu księży miało z tego powodu problemy. Tak, a księża jakby kierowali się w tym troską o wiernych, tak, czyli tak, żeby udzielić im sakramentu, który jest ważny na pewno. Dokładnie. Więc to jest bardzo skomplikowana kwestia, ale to, co my polecamy, to jednak przyjmować tam, gdzie faktycznie jest konsekrowane na mszy trydenckiej, tak jest najlepiej. Najpewniej i najlepiej. Oczywiście, że tak. Jak ktoś ma możliwość. Żeby nie iść w drugą stronę. Tak chorobliwie. Ja bym jeszcze dorzuciła, że no, u nas w Polsce jednak księża są jeszcze w miarę, jakby to nazwać, no, konserwatywni, tradycyjni w miarę, tak? Więc u nas na pewno
ta wątpliwość co do konsekracji hostii jest znacznie, nieporównywalnie mniejsza niż gdzieś na zachodzie Europy, w Niemczech. Tak, no w Niemczech to już w ogóle, dokładnie, to wystarczy do Niemiec. No. Także w Polsce to jest troszkę inaczej. Tak? Więc u nas nie ma powodu, żeby wpadać w jakąś chorobliwą... jakiś chorobliwy stres, strach w obliczu właśnie tego, co może się dziać, no bo u nas jest mała szansa na to, że akurat tak się zadzieje. Tak. Myślę, że kolejny. I myślę, że tak. Czy jeszcze przed Traditionis Custodes byliście i prosiliście waszego proboszcza z rodzinnej parafii, czy by też wprowadził mszę tradycyjną choćby raz w miesiącu? U mnie było tak, że dostaliśmy nowego proboszcza u nas na wiosce w Opolskim. Dziękuję Bogu, nieliberalny w nawiasie. I rozmawiałem z nim na ten temat. Był przychylny, ale niestety jak u nas zaczął, było już po tradycji i już się nie odważył. Pyta Mark tu. Tak, ja tutaj zacznę, bo my w naszej miejscowości, której też nie podaniemy, ale ktoś nas sprawdzi na Facebooku, to się dowie, gdzie mieszkamy. Ale specjalnie mówimy, że nie mówimy o sprawach prywatnych, też nie mówimy, gdzie mieszkamy, bo nie chcemy tak tego życia prywatnego mieszać z życiem tutaj na kanale aż tak bardzo. W naszej miejscowości, w której my mieszkamy, pojawił się kiedyś pomysł mszy trydenckiej i mieliśmy księdza, który był na to chętny. Nie chodziłem nigdy specjalnie do proboszcza pytać o to, czy wprowadził mszę trydencką, bo zazwyczaj to się nie udawało, a jak się udawało, to znam parę takich sytuacji, bo znam parę osób, które tak robiły, jak się udawało, to zazwyczaj była to bardzo niedbale sprawowana msza. Oczywiście cieszyć się trzeba, że była, ale zazwyczaj to się gorzej kończyło. Lepiej, jeżeli była grupka chętnych osób do wprowadzenia mszy trydenckiej, było to zrobić oddolnie, nie prosząc proboszcza. Bo wtedy zazwyczaj te msze oddolne, to w Warszawie to było widoczne, te msze oddolne były najbardziej starannie zawsze sprawowane i widać było, że tam się już i ksiądz, i służba przekłada, tak? A jest też miejscowość, niedaleko właśnie miejsca, gdzie mieszkamy, gdzie była sprawowana taka msza, która była organizowana właśnie odgórnie. W ramach parafii. Tak, no. W ramach parafii, czyli ksiądz, to było już nie ma tej mszy, ale ten ksiądz był właśnie przymuszony odgórnie do sprawowania tej starej mszy, gdzie było po prostu widać na każdym kroku, jak on celebrował tę liturgię, że on jest księdzem z nowej mszy. On miał nic wspólnego z tradycją. Tak. Tak przynajmniej zewnętrznie, nie? Nie znał kompletnie... W kazaniach też było widać. Tak, to ja już nie pamiętam. Także w kazaniach nie było tego widać. Nie znał zwyczajów tradycyjnych, gestów tradycyjnych. Właśnie. Po prostu przekładał to, co zna z nowej mszy na starą mszę. To jest w ogóle najgorsza możliwa sytuacja. Tego wprowadzenie takiej mszy bardzo często też może... Wiadomo, że to jest ofiara i przyniesie dobre konsekwencje, ale pewne złe konsekwencje też może przynieść, bo wierni, którzy na nią chodzą, będą mieli fałszywy obraz mszy trydenckiej. Tak? Tak, bo będzie im się wydawało, że to jest tak naprawdę to samo, co nowa msza, tylko płaci. A wracając do mojej wcześniejszej opowieści... Był u nas w parafii ksiądz, kiedyś w mojej rodzinnej parafii, ksiądz, który był, sprawował mszę trydencką, umiał i tak dalej, i przykładał się do tego, i nową mszę też sprawował w sposób bardziej godny niż większość księży, przykładając się bardziej do niej, co też trzeba pochwalić, oczywiście. Natomiast tutaj to, że nie udało się zorganizować mszy trydenckiej, nie rozbiło się o zakaz proboszcza, oczywiście mówię o czasach przed Traditionis Custodes, tylko rozbiło się o to, że nie znaleźliśmy osób do służby liturgicznej. Ale było blisko tego, tak? Więc faktycznie zdarzyło mi się coś takiego. Ale znam też sporo osób, które próbowały dyskutować z proboszczem i on się nie zgadzał. I te osoby też odwoływały się do biskupa, nie uzyskiwały zgody, odwoływały się do papieża i nic z tego nadal nie wyszło. Więc były też takie sytuacje również w czasach Summorum Pontificum. Znam takie sytuacje z opowieści innych osób, tak? Jako dochodzi. I myślę, że chyba to tyle. Czy może masz coś jeszcze do dodania w tej kwestii? To przejdziemy do kolejnego pytania. Okej. Okay. Paweł Rudnicki pyta, krótsze pytanie teraz, czy ideologia LGBT prezentowana choćby na oficjalnej stronie synodu ma realną siłę wpłynąć na zmianę doktryny kościoła posynodalnego? To jest dobre pytanie. Bardzo ciekawe pytanie, nie wiem, chcesz zacząć, czy ja mam zacząć? Ty możesz zacząć. To ja zacznę od tego, że pamiętajmy, że pytanie jest postawione tak, ale ja trochę się cofnę. Ideologia LGBT już w pewnym sensie wpłynęła na postrzeganie wielu rzeczy przez wielu hierarchów, łącznie z papieżem. Pamiętajmy o tym. Jeżeli papież mówi o tym, że jest orientacja seksualna, to już zaakceptował jakiś postulat ideologii LGBT. Bo on przyjmuje już jakby tę terminologię w tak, wynikającą. Która została wprowadzona po to, żeby podmienić pojęcia psychiatryczne. Dlaczego? Bo orientacja sugeruje, że to jest
po prostu coś innego. W sensie to jest coś normalnego, tylko innego. Czyli ktoś ma taką orientację, ktoś ma taką orientację. Nie istnieje jedna orientacja i dewiacje, tak? Tylko istnieje kilka różnych orientacji. Więc jak ktoś już posługuje się tą terminologią, to zaakceptował... Już jakiś postulat ruchów LGBT, tak? Więc to już jest ten problem. Czy ta jakby wpływ tych działaczy LGBT podczas synodu ma szansę wpłynąć na Kościół? Myślę, że w pewnym sensie ma. Czy ma szansę wpłynąć na zmianę doktryny co do małżeństw homoseksualnych? Myślę, że nie, za wcześnie. Na pewno daleka jest do tego droga. Tak. Ale z kolei patrząc na Niemcy na przykład, gdzie to jest wprost postulowane przez biskupów, to czy Kościół to odgórnie wprowadzi? Wątpię po synodzie. Wątpię, bo to jest za dalekie pójście na ten moment. To by spowodowało na pewno bardzo duży opór wśród dużej części duchowieństwa i wśród wiernych. Bo to jest na te czasy jeszcze dla wielu osób oczywiste, że nie można zaakceptować ideologii LGBT. Tak, tak. Więc myślę, że tak długofalowo jakby w takich radykalnych postulatach to nie wpłynie, ale być może w przesuwaniu świadomości katolików powoli, myślę, że bardzo duża szansa jest na to, że wpłynie. Tak, jednak, a jakie będą tego długofalowe konsekwencje, czyli za parę 100 lat na przykład. Tak, właśnie, to może się to odbić faktycznie w ten sposób, że i doktryna zostanie zmieniona. Też zależy, jak długo będzie trwać powrót Kościoła do tradycji, w co my głęboko wierzymy, że tak się stanie kiedyś. A tak szczerze, paradoksalnie mówiąc, moja teoria zupełnie nie jest to żadne przewidywanie faktu, tylko alternatywna rzeczywistość. Jakby Kościół faktycznie w tym momencie wprowadził małżeństwo homoseksualne, to myślę, że tradycyjne instytuty by nagle zaczęły rosnąć w księży. Bo wielu księży by zrozumiało, że Kościół ma błędy w tym momencie. To jest taki duży błąd, który by spowodował, że bardzo wielu księży by się zwróciło ku tradycji. Tak. Co mogłoby być plusem akurat? Dlatego właśnie wszyscy wrogowie Kościoła, zwłaszcza ci związani z Soborem Watykańskim II, oni rozumieli, jak to już też wiele razy powtarzaliśmy, jak działa mentalność ludzi, że trzeba wprowadzać zmiany w sposób powolny. I długi, że nie można rzucić bomby, bo na to nikt się nie zgodzi. Więc tak jak mówimy, no teraz gdyby ktoś miał wprowadzić małżeństwa homoseksualne, to opór byłby gigantyczny i na dłuższą metę nie przyniosłoby to dla nich takich oczekiwanych konsekwencji. No. Tak, ale oni właśnie, ci wrogowie Kościoła robią teraz dokładnie to, co powinni robić, jeśli chcą osiągnąć taki cel, czyli przesuwają debatę powoli. Czyli wprowadzają pojęcia swoje homoseksualne do Kościoła, także aż papież ich już używa. Orientacji seksualnej, co jest na razie jakby w przestrzeni publicznej, ogólnie oficjalnej, pojęcie orientacja seksualna jest uważane za oficjalne pojęcie przez wszystkich i Kościół to również zaakceptował w osobie papieża, tak? Bo go używa. I to już jest pierwsze małe zwycięstwo tych środowisk. Mhm. Oni będą szli dalej, bo skoro już jest orientacja seksualna, to można iść do kolejnych pojęć. I skoro jest orientacja seksualna, to być może ta druga orientacja też jest dobra, tak? I w następnym pokoleniu, nie wiem, za 30 lat już może być tak uznawane przez wielu katolików. A za kolejne 30 lat już wiele może uznać, no to skoro ona też jest dobra, to może wprowadźmy to małżeństwo, bo czemu nie? I to się zadzieje raczej w ten sposób, na pewno, jeżeli się zadzieje, to w powolny sposób, a nie w natychmiastowy. Tak. A wtedy właśnie, gdy ten postulat zostanie wysunięty, małżeństw homoseksualnych, to mentalność młodych katolików już będzie wtedy tak przygotowana do tego, przez te wszystkie zmiany, które były w międzyczasie, że no oni nie zaoponują wobec tego, bo będzie im się wydawało, że to jest w porządku. Tak, bo tak zostaną wychowani. Tak, już. Takie rzeczy jak właśnie dopuszczenie na przykład rozwodników do Komunii Świętej, obniżenie jakichś kwestii w związku z grzechami nieczystości wszelakiej, to wszystko ma do tego prowadzić. Tak, no tak, bo to nabudowuje po prostu ten obraz, że masturbacja już nagle nie jest zła, tak? To skoro nie jest zła, no to czemu homoseksualizm miałby być zły? Można tak pomyśleć w dłuższej perspektywie dalej, tak? Idąc. Tak, tylko homoseksualizm jest już jakby taki czubek. Tak, to jest czubek, da się dalej ze zwierzętami i tak dalej. Ale na pewno jest to przełom. No, ale jest to coś, co Kościół nigdy nie może zaakceptować pod żadnym pozorem. To oczywiście negacji grzechu masturbacji też nie może Kościół zaakceptować, bo jest to oczywisty grzech od zawsze, zgodny z tym dosłownie ze słowami, które Pan Jezus wypowiedział. No tak. Czyli tak. Jeżeli ktoś porządliwie spojrzy na kobietę, to już w swoim sercu dokonał z nią cudzołóstwa. Tak? Nie jest to cytat, bo mówię z głowy, ale tak Pan Jezus dokładnie powiedział. Więc to jest zanegowanie wprost słów Pana Jezusa. Zanegowanie też wprost tego, co się stało z Onanem w Starym Testamencie. Tak, tak, tak. Więc no jakby... Ale zmieniając te rzeczy, które są mniejsze w oczach katolików niż homoseksualizm na ten moment, przybliżamy się do faktycznej akceptacji homoseksualizmu wewnątrz Kościoła, co się powoli dzieje oczywiście rewolucyjnie, a to i dlatego uważam, że tym większa jest odpowiedzialność tradycjonalistów, żeby to zastopować,
nie kończmy negatywnym wnioskiem, tylko pozytywnym. To, że rzeczy, wrogowie Kościoła wewnątrz Kościoła działają, wiemy to już od dawna, wiemy to na Soborze i wiemy to po Soborze i przed Soborem też działali, ale odpowiedzmy sobie na pytanie nie to, co oni zrobią, tylko co my zrobimy wewnątrz Kościoła, żeby ich zatrzymać. To jest pytanie, które każdy tradycjonalista powinien sobie ostatecznie odpowiedzieć, tak? Więc zakończę to pozytywnym wnioskiem. I przejdziemy do ostatniego pytania w dzisiejszym odcinku. Tak, co ja mówię? Street Bike Aist pyta, czy katolik może zarabiać inwestując w kryptowaluty? Pytanie z serii skomplikowanych, krótkich, skomplikowanych. Pytanie czy może? Teoretycznie w pewnych sytuacjach może, bo pytanie jest tak, czy ktoś, ogólnie może powiedzmy sobie o celu pracy, bo to jest skomplikowane pytanie. Praca w ujęciu katolickim jest po to, żeby wytwarzać dobra. Po co wytwarzać dobra? Po to, żeby pomagać ludziom w życiu doczesnym, w osiągnięciu zbawienia. Po to jest praca. Czyli każda praca ma temu służyć. Za pracę otrzymujemy wynagrodzenie po to, żeby móc żyć. To jest katolicka definicja pracy. I praca jest po to, żeby budować dobrobyt ludzi, po to, żeby im ułatwiać drogę do zbawienia. I oczywiście praca utrzymuje rodzinę, tak? Czyli mężczyzna pracujący utrzymuje rodzinę, wytwarzając te dobra. I teraz kwestia jest taka. Czy w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, że mamy katolicką naukę społeczną wprowadzoną? Nie. Ponieważ z jednej pracy, tak jak to określił Leon XIII, nie utrzyma się cała rodzina. Katolicka nauka społeczna wprowadzona jest wtedy, kiedy z uczciwej pracy jednej osoby, rozumianej po katolicku, czyli pracy jako wytwarzaniu dóbr, za pieniądze oczywiście, jeżeli z takiej pracy utrzyma się cała rodzina, z pracy jednej osoby utrzyma się cała rodzina, wtedy możemy mówić o tym, że katolicka nauka społeczna jest wprowadzona i możemy mówić o sprawiedliwym systemie ekonomicznym. Tak. Jeżeli takiego systemu nie ma, to rodzina powinna starać się, w sensie ojciec zwłaszcza rodziny, głowa rodziny, mąż i ojciec, powinien starać się te różnice niwelować, których mu nie zapewnia system ekonomiczny. Czyli na przykład może w pewnych sytuacjach inwestować w kryptowaluty, po to, żeby właśnie móc utrzymać rodzinę ze swojej pracy, dodatkowo zarabiając jeszcze tym. Bo trzeba pamiętać, że te różnice powinny być niwelowane odgórnie i to było napisane wprost w Rerum Novarum, tak. Że państwo powinno pomagać tym rodzinom, jeśli system gospodarczy jest niesprawiedliwy. I jeśli rodziny nie są w stanie się utrzymać z pracy jednej osoby, to państwo powinno te różnice niwelować w taki sposób, żeby mogły się normalnie utrzymać te rodziny. Jeśli to się nie dzieje, to mamy system niesprawiedliwy. Tak. I wtedy, jeżeli państwo nie robi nic w kierunku tego, żeby wprowadzić sprawiedliwy system gospodarczy, to my oddolnie powinniśmy dążyć do tego, żeby ten system wprowadzić w swojej rodzinie. Zapewnić swojej rodzinie takie życie, jakie Kościół jej chce zapewnić poprzez katolicką naukę społeczną. Więc my wtedy oddolnie powinniśmy dążyć do tego, żeby jak największymi jakby, nie wiem, kanałami pieniądze należne rodzinie, bo to są pieniądze należne za pracę, za sam fakt, że ktoś pracuje, należą się takie pieniądze, które pozwalają utrzymać rodzinę. To naucza wprost Kościół w katolickiej nauce społecznej od Leona XIII zaczynając. Dokładnie tak to jest określone w encyklice. Jeżeli państwo i system gospodarczy tego nie zapewnia, to my powinniśmy wykorzystać wszystkie godziwe metody do tego, żeby sobie to zapewnić. I teraz, jakby inwestując w kryptowaluty, jeżeli ktoś opiera całe życie tylko na tym, to oczywiście on nie wytwarza żadnych dóbr sensownych. Jeśli ktoś sobie po prostu inwestuje tylko i sobie żyje na tym, co zarobi z tych kryptowalut, to on się nie przyczynia do żadnego dobra, bo jeszcze, nie wiem, czy to mówiłeś, ale chyba tak, że praca jest pracą tylko wtedy, jeśli faktycznie są wytwarzane dobra, które są dobre, nie takie dobra w rozumieniu liberalnym, czyli... Że coś jest wytworzone. Tak, że po prostu coś jest wytworzone, tylko jeszcze w jaki sposób to służy ludziom do ich celu ostatecznego. Tak. Czyli na przykład, jeśli mamy firmę, która produkuje, dajmy na to, coś skrajnie niegodziwego, na przykład prezerwatywy. No. To jest coś to... jest wytwarzane, tak? Jest w rozumieniu liberalnym. Coś, ale to nie jest praca. Kapitalista powie, żeby rynek to zweryfikował, ale my powiemy, że to jest niesłuszne dla społeczeństwa, nie powinno tego być. Dlatego to nie jest praca w rozumieniu katolickim. To samo jest z prostytucją. Liberał gospodarczy powie, że prostytucja jest formą zarobku. No bo to jest usługa dobrowolna. Teoretycznie, w cudzysłowie usługa oczywiście, ale katolik powie, to nie jest praca, to nic dobrego nie wytwarza. W katolicyzmie jest coś takiego jak dobro obiektywne. Praca musi służyć obiektywnemu dobru. Jeżeli inwestujemy w kryptowaluty po to, żeby zniwelować różnicę, która jest potrzebna do utrzymania rodziny i tylko po to inwestujemy w kryptowaluty, żeby mieć tych pieniędzy troszkę więcej, żeby móc się faktycznie utrzymać, to robimy to w dobrym celu i to jest wtedy dobre. Ale jeżeli całe swoje życie chcemy unikać pracy i nie wiem, zarabiać na czymś, co nie przynosi korzyści nikomu poza tym, że mi przynosi korzyści finansowe, to nie jest wtedy dobre. Więc wtedy katolik, w takim podejściu katolik nie powinien inwestować w kryptowaluty.
A w takim, jak mówiłem wcześniej, żeby niwelować te różnice niesprawiedliwych zarobków, jak najbardziej może. Tak? Dokładnie. Wszystko rozbija się o to, o intencję tak naprawdę czynu. Bo jeżeli intencją jest unikanie pracy, to jest to grzech unikania pracy. Czyli w jakim celu my coś robimy. Tak. Jeśli mamy cel taki, żeby godnie utrzymać rodzinę, bo warunki gospodarcze nam tego nie zapewniają, ani państwo nam tego nie zapewnia, żeby z normalnej pracy... Ani przedsiębiorca, którego pracujemy, nam tego nie zapewnia. Tak, też. Tak. Że nie możemy z normalnej pracy, na normalnym poziomie, czyli tyle sił wkładamy i nie otrzymujemy za to równowartości tego, ile sił my faktycznie w to wkładamy, czyli nie możemy się normalnie za to utrzymać, to musimy robić to w inny sposób. I dodawać sobie na przykład takie rzeczy, więc kryptowaluty mogą być tu przykładem niwelowania tych różnic, tak? Tak. Po prostu. I podporządkowujemy to oczywiście celom wyższym, czyli staramy się robić jeszcze coś jeszcze dobrego tak. do tego. Tak, no bo trzeba pamiętać, że tutaj jakby obowiązkiem ojca, głowy rodziny jest utrzymanie rodziny. Więc jeżeli on to robi z intencją utrzymania rodziny, wiedząc, że pracuje uczciwie całe życie, ale to nie wystarcza, bo tak jest, bo przedsiębiorca nie chce mu więcej zapłacić, bo państwo nie chce nic z tym zrobić i tak dalej, to on nie robi tego dlatego, że chce nie pracować i popełnić grzech niepracowania, tylko robi to dlatego, żeby zapewnić rodzinie to, co jest jej należne, więc próbuje pomimo opresji ze strony państwa, ze strony przedsiębiorcy, kogokolwiek, zapewnić to, co jest mu należne obiektywnie, po prostu. I on to robi sam. Więc to jest dodatkowy jeszcze dobry uczynek dla niego, bo on nie dość, że pracuje ciężko, to jeszcze dodatkowo wyręcza tych, którzy powinni się tym zająć, tak. robiąc to samemu. Więc w tej sytuacji tak. Więc jest jeszcze inną sprawą, że coś takiego jak kryptowaluty w ogóle nie powinny istnieć. No tak, ale to jest idąc dalej. Tak, to tak jak mówiliśmy też w poprzedniej pogadance, że myśleniem życzeniowym nic nie zmienimy. Tak, że to, że nie powinny istnieć kryptowaluty i mówiąc, że nie powinny istnieć kryptowaluty, odcinając się od nich, nie spowodujemy, że ich nie będzie, tylko będą. Dokładnie. A skąd pieniądze do nich pójdą, to już zależy od tego, jak to pójdzie, tak? To też jest inna kwestia jeszcze, tak? Ale w tych takich, w tym przedziale moralnym, o którym mówiłem, czyli nie w celu unikania pracy, tylko w celu zapewnienia godnego bytu rodzinie, jeżeli wykorzystujemy do tego takie narzędzie w tym celu, z taką intencją, to nie robimy nic złego. Jeżeli robimy to z intencją unikania pracy, po to, żeby wygodnie sobie żyć, to jest coś złego. Bo praca jest jakby też obiektywnym obowiązkiem każdego człowieka. Jest napisane nawet w Piśmie Świętym, że kto nie chce pracować, niech też nie je. Jak ktoś unika pracy, znaczy, że nie chce pracować. I wtedy faktycznie te pieniądze mu się nie należą. No i też jakby praca, pamiętajmy, jest też jakby kontynuacją dzieła stworzenia Pana Boga, przekształcania świata na użytek człowieka, tak? W życiu doczesnym, żeby osiągnął zbawienie. I jeżeli ktoś takiej pracy nie wykonuje, to nie wykonuje pracy w rozumieniu katolickim i unika pracy. Tak. Czyli to jest to, o czym właśnie mówił Święty Paweł. Czyli jeśli inwestujecie w kryptowaluty, rozumiejąc niesprawiedliwość aktualną, która się dzieje w gospodarce, i jeśli staracie się to jeśli w ogóle podporządkowujecie to celom innym, wyższym, dobrym, czyli na przykład utrzymaniu rodziny lub stworzeniu czegoś dla dobra społecznego, to nie jest to nic złego. No. I tyle. Tak. I chyba to na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, bo czas ucieka. Nie chcemy Wam tutaj zabierać całego dnia czy całego wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Na kolejne pytania odpowiemy w kolejnym odcinku. Odpowiemy raczej na wszystkie pytania, które tam były, więc nie martwcie się, jeżeli Wasze pytanie nie było w tym odcinku. Jeżeli Wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę i pozdrawiam Was i do następnego odcinka. Czołem. Do zobaczenia.